Franciszek George! Co do mizeria strzelasz? To mama świnka. To jest tato świnka. Ha ha! Chrumknął kosmiczną mocą. Ale jaja. Polskie miasteczko. Pepa, jej rodzice i brat przyjechali do... Polskiego. Miasteczka. Mamo, co to jest... Polskie. Miasteczko to specjalny park rozrywki, w którym sezon na warzywa nigdy się nie kończy. Tam musi być strasznie nudno. Co ty mówisz? To najzabawniejsze miejsce na świecie. Nie bij, ludzie, promocje w biedrze, ciągłe roboty drogowe, Janusze. No, zabawne miejsce. Już jesteśmy. Samochód zatrzymał się w środku pola, na którym rosły ziemniaki. Czy to polskie miasteczko? Oczywiście, że tak, ale na szczęście nie ma tu dzisiaj zbyt dużo gości. Jesteś pewien, że jesteśmy w polskim miasteczku? To przypomina ziemniaczane pole. Przepraszam. Czy mogę pana zastrzelić? Nie. Miałem nadzieję, że będzie cicho i spokojnie. Jest fantastycznie! Ile bilecików? Poproszę dwa dla dorosłych i dwa ulgowe dla dzieci. Duży ruch, prawda? Duży? Nie. Dziś jest wyjątkowo spokojnie. Życzę miłej zabawy. A to pan Polak we własnej osobie. Witam! Polskim miasteczku, w którym sezon na warzywa nigdy się nie kończy. Teraz się skończy. Lecicie w kosmos wielką ziemniaczaną rakietą! Proszę! Pepa i jej przyjaciele są już gotowi do podróży ziemniaczaną rakietą. George też zajął miejsce w swojej kabinie. Nie boisz się, George? Polecicie bardzo wysoko. Tato świnka cierpi na lęk wysokości. Siadaj, tato świnko! Nie wybieram się w podróż. George jest... za głupi. Nie może sam jechać. O, no dobrze. George nagle... oberwał brzuchem taty. Mój malutki, chodź do mamusi. Ty grubie doroniu, patrz, gdzie siadasz w tym siedzeniu, omal mi dziecka nie zmiażdżyłeś. Może ja też wysiądę. Trzymajcie się! Baw się dobrze, tato świnko. Nie. Zatrzymaliśmy się. Dobrze, że to już koniec. Ty się zamknij, Pepa, jesteś adoptowana! Regret this in my mind, reckless thoughts are fe- Co to jest, mamusiu? Podejdź od tyłu i włóż głowę w otwór. I co dalej, mamo? Dalej palimy cię żywcem! Witam wszystkich w parku dinozaurów! Przywitajcie się z moimi przyjaciółmi dinozaurami! Nie musicie się bać, one nie są prawdziwe. Ale wyglądają tak samo jak te, które przed tysiącami lat razem imprezował po ziemi. Nie imprezował razem. Co? Żeby imprezować potrzebny jest alkohol, a po alkoholu się zieje ogniem, a one nie były smokami, więc nie mogły razem imprezować. A skąd ty o tym wiesz? Bo słonie dużo piją. Kręci się, kręci! Zapraszam na wielką warzywną karuzelę! Wsiadamy